Begier. Obserwatorem PZPN-u jest reprezentant Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, a więc Dawid Piasecki. Biało-granatowe, biało-niebieskie stroje kotwice Kołobrzeg, natomiast Elana zagra w swoich wyjazdowych trykotach, a więc błękitno-białe stroje. Rozpoczynamy nowy sezon 2017-2018 w Kołobrzegu, pojedynek Kotwice-Elana. Gramy! Daniel Dziach już do przodu w kierunku Kraski, więc naprawdę całkiem spora zgraja z Torunia w polu karnym. Dośrodkowanie było groźnie, ale ostatecznie bez. Jest to strzał Kryszaka, tam doszło do Mariusz Kryszak, on wykonuje, widać, większość stałych fragmentów gry, dośrodkowanie, skakał tam. Kryszak, niezła centra, jest tutaj przedłużenie piłki przez Mysiaka, drugi raz. Kotwicy Kołobrzeg, dośrodkowanie na pole karne Świechowskiego. Jeszcze nie koniec, to będzie zakończone strzałem, tak, za pola karnego uderzy. Świetny zwód teraz na lewej stronie lewego obrońcy Elany, dośrodkowanie, no i było groźnie tutaj. Dobrze, teraz na prawej stronie urywał się Włodarczyk, jest strzał z dalszej odległości, Michał Nowak. Teraz już urywa się Tomaszewski, Kraska, Kraska do prawej nogi, Kraska, strzał i teraz było blisko naprawdę tego, żeby Elana objęła prowadzenie. Tymczasem Włodarczyk do prawej strony, walczy tam Łyszczyk, dośrodkowanie na pole karne, przyblokowane przez Dobosza. Ale jest to całkowicie zrozumiałe, Świechowski na pole karne, jest tutaj Danielczyk, czy uda się z tego oddać strzał? Starają się być zawodnikami, przynajmniej gdzieś, nie tyle na boisku, ale też i nimi sterować tymczasem! Gol! 1-0! Elana, cóż za kuriozum! Pod bramką Marcina Michalaka, 1-0, pierwszy gol w sezonie Daniela Kraski. Kraskę jeszcze Stefanowicz wycofuje do Tomaszewskiego. Tomaszewski, Michalak przed siebie. Był na spalonym Daniel Kraska i teraz to pokaże. Ponownie Kryszak. Stojąca piłka na pole karne, Michalak przed siebie. Ale zostawia piłkę Kryszakowi. Kryszak, niezły strzał ponad poprzeczką uderzył pomocnik Elany. Poznać niektórych zawodników, a z pewnością teraz poznamy jednego nowego piłkarza w ekipie Kotwicy. Zmiana w ekipie Daniela Kokosińskiego. Na boisku pojawił się Krzysztof. Dośrodkowanie na pole karne teraz Tomaszewskiego, Kopciński. Pewna interwencja ze strony Michalaka. Ależ teraz błąd ze strony Ciacha, Zaręba minął Nowaka. Czy to wykorzysta Kotwica? Zaręba przed bramkę. Nie było okazji, nie ma bramki. Coś nieprawdopodobnego. Przyspieszyła swoją akcję Świechowski do Zaręby. Nie udało mu się dobrze przyjąć piłki, ma drugą próbę. Jeszcze Zaręba, Świechowski strzał, ale piłka obok prawego słupka bramki Michała Nowaka. Jeszcze będzie rzut rożny dla gospodarzy. Pole karne, sędzia tego spotkania, wrzutka Kasprzyckiego na pole karne. Kto to wykończy? Jest gol dla Kotwicy Kołobrzeg. Udało to się wykończyć Michałowi Danielczykowi. 1-1 w Kołobrzegu. Jeszcze to przejmie Stefanowicz, rozpędza się Maciej Stefanowicz, ucieka do skrzydła, Stefanowicz chce centrować na pole karne, Kraska, gol! 2-1, szybka odpowiedź Elany Toruń o 58. minuta meczu. Drugi gol w tym spotkaniu Daniela Kraski. Wypuszczony tutaj naprawdę pojedynek szybkościowy Tomasz Prejs na pole karne, Świechowski minął się, jeszcze Kasprzycki, jeszcze nie koniec, Nowak, kapitalna interwencja po strzale Michała Michurskiego. Aleksander Tomaszewski, strzał i słupek! Co za strzał Tomaszewskiego, jeszcze nie koniec. Tymczasem Świechowski w kierunku Zaręby, okazja dla Kotwicy, Zaręba w starciu tutaj. Dośrodkowanie Kasprzyckiego na pole karne, dobre piastkowanie Nowaka. Przerzucenie piłki do lewej flanki, Szymański, lewa noga na pole karne i tutaj Mateusz Słodowy. Na pole karne, jest strzał głową i blisko prawego słupka. W akcji ofensywnej, wrzutka na pole karne, jest strzał głową, strzał celny. Ze strony Wała Chmielewski spróbuje z dalszej odległości, Chmielewski. Niedaleko lewego słupka uderzył, świeżo wprowadzone na boisko. Płasko na pole karne. Musi to wyjaśnić Stefanowicz, koniec meczu. Elana z trzema punktami po pierwszej kolejce, po pierwszym meczu w Kołobrzegu. Zwycięstwo
Elany Toruń nad Kotwicą, Kołobrzeg.